Zobaczy pan. Nie wbije pięścią. Nie wbije. Dalej jest ziemia twarda. Zobaczcie, ile na boku. Nawet widać. Tyle jest wilgotne. No to ile tu jest? 13-14 cm, prawda? Tak, o właściwie nawet tak. 12-13 cm. Dalej sucho jest. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Zakładamy nasz mundurek, kochany, bo będziemy ciąć i spawać. To są widły. Stare widły. Ja poniosłem je na... Kupiłem je na złomowisku. Mnie nie chodzi o widły, tylko chodzi mi o osadę. Pokażę, do czego to będzie służyć. Muszę obciąć te wszystkie zęby i zostawić tutaj taką poprzeczkę. Wystarczy. Obciąć. Nie ma problem. Rach, ciach i nie ma go. Prawdę powiedziałem? Nie ma go. Wbić i zaspawać. I co, będzie sztylet, tak? Będzie sztylet? Sztylet do pastucha. Pokażę coś internautom, co robię od bardzo wielu lat. Ja muszę wziąć rękawice na ręce, bo raczej do wody tego nie wkładać, żeby... Bo przed spawaniem nie należy do wody wkładać, bo to niepotrzebne jakieś tam powierzchowne żartowanie. To jest dość gorące, ciężko. Tu na przykład bym nie utrzymał przy tym dzieciołem. Pasuje, prawda? Pasuje? Pasuje. To jeszcze zrobimy tak. Pasuje. Dobra. Będzie sztylet. Rycerzem nigdy nie byłem, ale umiem sztylet zrobić i on tak... Bardzo mi jest takie coś przydatne w polu. Rzucić jakieś żelazko, żeby to nie uciekło, ale to tam, nawet o tą gwoździanicę. I dobra, o, dobra. Roki, uciekaj, poszedł Roki, bo cię oślepię. Poszedł Roki, poszedł. Tak, mamy jedną stronę, będziemy mieli i drugą. Cholera, sama spawa, jaka zdolna.
Jaka zdolna. Z drugiej strony musimy pospawać. No i gra. Jest przyspawane. Teraz tylko pokażę, do czego to służy. Ciepłe, mocno ciężkie. Mocno ciężkie. Tym końcem, co nie było spawane, można trochę do wody wsadzić, ostudzić, żeby prędzej, żeby nie marnować czasu. Nie będziemy całego moczyć. Sztylet. Mało wody tu jest. To dobre jest tak wiertło. Wiertło zamoczyć, jak się oszczy wiertło. Schłodzić, czy tam jakiś przecinak. Trzeba zrobić to tak. No nic, niech chwilę niech poleży. Tak sobie spokojnie to ustygnie, bo przecież to jest nieduża masa, prawda? To nie jest duża masa, a ja przez ten czas przytnę gwóźdź. No gwóźdź trzeba zaostrzyć. Przecież ucięty trzeba zaostrzyć. To się zaklepie się na ostro. Raz tak i będzie ostry. Już jest ostry, już jest ostry. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Dobra, ostry. Możemy nabić. O, już prawie cholera. Długo trzyma temperaturę. Trawa mokra, to zbierze to. Dobra, może być. Więcej podobno nie potrzeba. Siedzi. Jak pan myśli, co to jest? Do pastucha przenośny palik. Tak? Jest, prosto jest. I jeszcze można troszeczkę podbić. Cała zagadka. Przyciąć, wbić gwóźdź, wkręcić izolator. Jest przenośny palik do pastucha, jest. I coś pokażę internautom, coś pokażę. Co mnie bardzo gniewa, bo u nas po prostu jest dużo. Chodzą łosie, sarny. Zaraz coś pokażę internautom. Elegancki, ależ niestety. Sarenka przeskoczy, łoś zaczepi, taki palik plastikowy się rozlatuje, szpileczka taka, marna. Jak jest sucho, wbić młotkiem, jak go wbić? Tutaj bić, urwie się to, tutaj bić, złamie się, po prostu to jest przecież bardzo delikatne, prawda? No cóż, taki plastik tam. Sarenka przeskoczy, zaczepi nogą, tą raciczką, parę złotych kosztuje, ale niestety, ale jak łoś przejdzie to i zaczepi, bo łoś nieraz idzie jak czołg. Po prostu wyłamie go, roztrzaska się i rozleci. No cóż, na miarę mierzymy, zawsze zostawiam trochę dłuższy. Tu będziemy obciąć i nawiercić na izolator i wszystko. Koniec roboty. Przenośny palik wykonany. Mam takich palików kilkanaście. Służą mi bardzo dobrze. No i to takiego łoś na przykład, czy drut zerwie, czy tak, ale palika tego nie złamie. Najwyżej szpilka położy się w ziemi, jak jest mokro, to położy się w ziemi i cała zostanie. Jak jest sucho, to przygnie się, ale jest... Tam jest spawany drut półstalowy, idzie go wyprostować. Dobra, tu można uciąć. Tyle. Hop. Dobra, otworek nawiercić, izolator wkręcić i wszystko. Tu na tej wysokości trzeba wkręcić izolator. O, tutaj one słownie tu. Tu. Dobra, zaznaczymy.
żeby było na środku. Tak? No można nawet jeszcze trochę wyżej, to jest lepiej, ja nie daję tak dużo nisko. Tak, z taką zakładką. Tępy izolator. Dobra, wiercimy. Tu niepotrzebna jest elektryczna. Wystarczy tak. Wystarczy. To nie będzie sztylet, tylko palik przenośny do pastucha. Gra! Gra muzyka! Wbić gwóźdź i wszystko! Dziękuję za współpracę. Tak wygląda palik. Służy długie lata. Tylko na zimę powinno się zabrać z pola, bo to jest tak, gdzie się stawia taką linię przenośną. Także osada od starych wideł się przydaje jak najbardziej, jest dobre. Jak jest mokro, normalnie można nogą wcisnąć, prawda? A jak jest sucho, to śmiało można młotkiem uderzyć i nic tu się nie dzieje. Tu jeszcze można tylko troszeczkę po prostu zerwać mu ten kant. Żeby nie było to takie ostre. Gra muzyka. Dziękuję za współpracę. Idziemy tego, paliki. Palik robić. Bo noc nas zostanie. No, internauci, zobaczę, jak się drzewo robi, mało siekierko. Tylko nie mogę na takie coś patrzeć, wie pan, jak takie coś jest. Bo się młotek rozsech, nie lubię jak sterczy taki ten. Trzeba go zaklinować. Sucho, po prostu trzonek. I to jest jak trzonek nie przeze mnie robiony, tylko rozsech się po prostu. Dobra, to jest klin. W porządku. Możemy iść. Możemy iść. Idziemy. 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 Hop. Te chorągiewki, te czerwone szmatki na drucie, to jest dla bezpieczeństwa, żeby się ptaki nie zabijały o drut. Do tej tyczki, co stawialiśmy. Są porobione co jakiś czas pętelki z drutu i są założone czerwone szmatki, żeby się ptaki nie zabijały. Wtedy ten drut jest widoczny dla ptaków. No idziemy. O, tam jest długa odległość, gdzie jest ta czerwona szmatka. A ziemia jeszcze jest twarda. Tu prąd jest wyłączony. Nie ma prądu. I proszę bardzo. Służy, służy. Tak to służy. Taki przenośny palik. Wbija się go, jak się gdzieś stawia linię, gdzie trzeba szybko postawić, żeby nie wbijać tych słabych plastikowych. Trzeba ogrodzić trawę, żeby bydło się pasło. I taki palik to jest mocny. Jest o wiele mocniejszy niż ten plastikowy, bo ten plastikowy tak sarna przeskoczy i zaczepi raciczkami, no to po prostu wyłamuje go. A już los jak idzie, to potrafi nawet trzy złamać w jednym miejscu, bo szarpnie drut i ze dwa, trzy paliki połabie. Natomiast takiego nie połabie. W mokrej ziemi on się położy i zostanie cały. Natomiast jak jest sucho, to najwyżej ta szpilka, która jest odkuta, zrobiona z drutu półstalowego, to się zegnie, ale się nie złamie. Idzie wziąć, po prostu wyprostować młotkiem i dalej on służy. On jest mocny, o tak, o. Można go po prostu wbić, nogo wcisnąć, jak jest mokro, prawda? O, idzie do pewnego momentu, idzie. Dalej można go, o. Służy, służy. Mocny jest po prostu. I takich palików mam kilkanaście, jak trzeba gdzieś postawić taką linię przenośną, to właśnie posługuję się takimi, bo nieraz, jak jest dobra trawa, no teraz wiadomo, przeszła duża susza, trawa jest słaba, teraz może po tych deszczach troszeczkę się poprawi,
ale normalnie w dużej trawie to się kromą odstawiało pasek na pastwisku. Te pas szerokości, przypuśćmy, 15-17 kroków. No i bydło się pasło na takiej kwaterze. I co parę dni się szło, drut się zdejmowało z jednego końca, z drugiego i wbijało się takie paliki co 9-10 kroków. I jak to się mówi, krowy stopniowo tą trawę wypasały. Gra muzyka. Idziemy. On pójdzie w pole, jak będę przestawiał pastucha, bo tu krowy, wie pan czego, tu krowy będą lazły. O! I to jest dobre właśnie, że idzie go po prostu nawet nogą, jak jest mokro, idzie go nogą wcisnąć, później trochę pięścią. O, tu jest dalej twardo jest. Trzeba by było młotkiem. No ale to nie problem. Takiej szpilki się nie, ani takiego palika się nie złamie. To jest mój pomysł. To jest mój pomysł. Używam takich palików chyba od 20 lat. Kiedyś wpadłem na pomysł, że przecież można osady od wideł wykorzystać jako palik. Dalej jest sucho. Tyle przemokło. Tak mniej więcej. Dalej jest sucho. Ziemia twarda, prawda? Widać. Zobaczy pan. Nie wbije pięścią. Nie wbije. Dalej jest ziemia twarda. Zobaczymy, ile namokło. Nawet widać. Tyle jest wilgotne. No to ile tu jest? 13-14 cm, prawda? Tak, o właściwie nawet tak. 12-13 cm. Dalej sucho jest. No nic, ale te deszcze trochę to trawę trochę ratują. Przynajmniej ona, jak to się mówi, trochę dostała wody. Tu uwaga na miny. Stoi nasza tyczka. Stoi. Tak, siermięga, tak? Tak ten film się nazywał? Siermięga. Wie pan, co tu było błędem? To. Ta stopka. Gdyby ta żerdź była tu, stąd podnoszona, łatwiej by było ją podnieść, prawda? Bo to jest, jaka to jest, raz, że to długie do tego, no, odziomek ten sam dół wysoko. Wszystko jest dobrze. Stoi, będzie stała długie lata. Idziemy. Wypijemy jakąś herbatkę, czy kawkę, zbożówkę, czy maślankę. Ciasteczko jest podobno. I pan myślał, że to będzie dzida. Dzida, tak, tak. Bardzo mocna jest taka osada, bardzo mocna. Służył mu je panu długie lata. Długie lata. Drewno nieraz zgnije, czy się poszczepie, to się wbije drugi kawałek kija i dalej ta osada służy. No.